No tak, dzisiaj był ten ostatni koncert, no i chciałabym wyznać zupełnie prywatnie. Chciałabym wyznać zupełnie prywatnie z serca, że kiedy rozpoczynaliśmy męskie granie 6 koncertów temu, to no nie ukrywam, że byłam niesamowicie przejęta, bardzo podekscytowana, bardzo przerażona też tym wszystkim, co się ma wydarzyć. Potem każdy kolejny koncert sprawiał, że no po prostu topniało mi serce i przybierało postać absolutnie płynną. Naprawdę, ludzie, publiczność, artyści, z którymi miałam okazję być, pozostawać w tej samej jakby scenerii artystycznej, no zupełnie obłędne doświadczenia. Mało tego, sama świadomość tego, jak to wszystko prezentowało się. Właśnie na przykład teraz tutaj się dzieją te wszystkie prace porządkowe i ta świadomość, że tyle osób pracowało na to, żeby każdy koncert po prostu przebiegał w jakiś obłędnie zorganizowany, perfekcyjny sposób. Naprawdę, chciałabym, właściwie dzisiaj jedyne co mogę powiedzieć, to, że dziękuję, że to lato było zupełnie wyjątkowe i nie dlatego, że nie wiem, że pracowaliśmy nad nową płytą, z tego powodu też, ale tak naprawdę dlatego, że mogłam przeżyć to, co przeżyłam. Mam nadzieję, że nie czujecie się bardzo zawiedzeni tym, że ta formuła została tak radykalnie odmieniona. Że być może to był po prostu taki trend. Może zaraz wszystko wróci do dawnego stanu. Może męskie granie za chwilę będzie znowu prawdziwie męskie. Ale mam nadzieję, że nie ma się za złe, że było tym razem trochę przemieszane. Trochę kobiece, trochę męskie, trochę ludzkie po prostu tak naprawdę. No i dziękuję za to, że byliście cierpliwi, że byliście. No i co złego to nie my. I dziękuję, i dziękuję, i dziękuję. Thank you.